Zgodnie z naszymi badaniami 97% pracowników uważa, że firmy powinny działać etycznie. Z drugiej strony każdego roku firmy płacą gigantyczne kary za głośne skandale korupcyjne. Widzimy rozdźwięk pomiędzy deklaracjami pracowników a ich rzeczywistym działaniem. Integrity Agenda ma tak naprawdę zniwelować tą lukę, czyli ma spowodować, że pracownicy będą się koncentrowali na wartościach, będą się identyfikowali z tym, w którym kierunku idzie firma i ich działania będą bardziej zbieżne z tymi deklaracjami firmy. Najprościej można by powiedzieć, że potrzeba bycia zgodnym z zasadami wynika z przepisów prawa. Ale to jest oczywiście tylko półprawdy, ponieważ powinna ona też wynikać z wewnętrznych przekonań i systemu zasad, jakie każda osoba w sobie nosi. I jest oczywiście rzeczą idealną, jeżeli ten system zasad prawidłowy, prywatny jest zgodny z zasadami firmowymi. Nawet jeżeli mamy skuteczne procedury i polityki, to one w 100% nie uchronią nas przed problemami i przed przypadkami nadużyć. Dlatego równie istotnym komponentem jest detekcja. To jest coś, co w naszym Integrity Agenda nazywamy Data Insights, ponieważ na podstawie danych, które mamy w organizacji, jesteśmy w stanie zorientować się, czy coś się dzieje, czy są czerwone flagi, które są warte dalszego rozpatrzenia. My w EY-u aktualnie pracujemy nad narzędziami, które będą compliance oficerów wspierać. W codziennym zarządzaniu dokumentami, w dystrybuowaniu ich do pracowników, w zapewnianiu systemu do zgłaszania nieprawidłowości, nadużyć, w szkoleniach, także zapewniające bieżący update prawny.